Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam was dzisiaj w kolejce logowania. Tak jest, przez jakieś 10 minut musiałem czekać, żeby zalogować się na serwer testowy, prawdopodobnie zaraz wskoczę. Muszę jednak wam też powiedzieć o tym, że skasowało mi postać. Nie wiem dlaczego mi skasowało postać, ale no widzę, że zacząłem w tym samym miejscu. Mamy 5 osób w lokacji startowej i to tak, będzie bardzo długi odcinek. Ja tutaj wcale nie będę brał i robił niczego powolutku. Wręcz przeciwnie, będę tutaj bardzo dużo opowiadał, bardzo długi będzie to odcinek. Mianowicie będę się tutaj skupiał po pierwsze na kilku ważnych aspektach, mianowicie o tym, w jaki sposób dojść do trójek i w czasie tego, jak będę dochodził do trójek, co myślę, że zajmie mi dosyć długi okres czasu, to będę oczywiście brał i ciągle opowiadał o tym, co się tutaj dzieje. Sprawdzimy sobie również ceny działek w miastach, może nawet teraz mogę to zrobić, dlatego że bardzo mnie to interesuje. Ceny w miastach. 800 tysięcy, 400 tysięcy, 778 tysięcy. Mamy tutaj dużo budynków, które dopiero są budowane. Mamy na przykład działki na sprzedaż za 400 tysięcy. Zobaczmy, co się dzieje w Carleonie albo w innych miastach, może tych mniej popularnych. Martlock chyba... Nie, Martlock jest raczej dobrze. Opancerzony tutaj nawet nie ma działek na sprzedaż. Jeżeli chodzi o Breachwatch, tutaj grają raczej indywidualni gracze. 200 tysięcy za działeczki. Popatrzcie, tutaj te działeczki na samym końcu po 200 tysięcy zaledwie kosztują. To jest, no... No myślę, że nie aż tak mało, ale też nie za dużo, jeżeli chodzi o... Okej. 250 tysięcy w Rimhurście. W Breachwatch jednak są tańsze, o dziwo. Jeżeli chodzi o Fort Sterling... No w Forcie Sterling wątpię, żeby coś było do kupienia. A nie, są jeszcze niektóre działki. Ale to chyba tak właśnie zrobione, że niektórzy gracze je pokupywali, teraz sprzedają po wyższych cenach. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawa opcja na to, żeby sobie zarobić z początku. Na sprzedaż za ile? Za milion, o kurcze. Dwie działki, trzy działki za milion. No w Carleonie można naprawdę się obłowić. Co my tutaj mamy? Mamy już zakłady do przetwórstwa. Jeżeli chodzi o... miasto Tedford. Czy tutaj cokolwiek jest? Nie ma nic. Oprócz warsztatu kamieniarskiego. Więc wyobraźcie sobie, że jakiekolwiek materiały, które chcecie przerobić z poziomu 3 na 4, nie ma gdzie teraz zrobić. To jest jeden dzień po premierze tego serwera testowego. Gra na nim mało osób. Wydaje mi się, że tutaj zbyt dużo osób się nie stara. Jednak dużo osób pewnie testuje również, czy tego typu aktywności z samego początku są opłacalne. Powiem wam, że są bardzo opłacalne. Jeżeli chodzi o wykupywanie działek, moim zdaniem może być to świetny model. Również tereny gildyjne. Tereny gildyjne są niezajęte w ogóle. Co może też być dosyć ciekawe. Może uda mi się nawet podjechać na jakieś terytorium. Chyba nawet będzie to dosyć proste i przejąć jedno z nich. Jeżeli chodzi o czarny kontener, tutaj w ogóle nie ma żadnej gildii jeszcze. Nic praktycznie nie zostało przez nikogo zajęte. Ciekaw jestem, czy coś na czerwonych jest zajęte. Nie, nic. Żadna gildia jeszcze się tutaj nie pojawiła. Ciekaw jestem, po ile są te działki. Dobra, zaczynamy sam początek. Ja tutaj nie będę brał i wam specjalnie mówił, co robię. Ponieważ jeżeli oglądaliście mój wczorajszy materiał, a postaram się to tak wstawić, żeby było to po tym materiale dotyczącym lokacji początkowych, to wiecie dokładnie, ile deseczek oraz ile kamyczków trzeba zbierać z samego początku i po co. Tutaj akurat mamy żabki. Pokaż ikony w procentach z rzemiosła rolnicze. Najnowszy postęp. Czemu ja tego nie mogę rozszerzyć? A, zablokowany rozmiar, tak? Nie, no nie. No to jest dosyć dziwne. Jak teraz możecie zobaczyć, również tablica jest zablokowana zupełnie dla mojej postaci, więc muszę wszystko odblokować. Jeżeli chodzi o zmiany, na pewno pojawiły się zmiany w tym patchu dotyczące świętych kosturów leczących, mianowicie pierwszej umiejętności, czyli flashlight, to jest chyba to błyskawiczne leczenie, flash heal. Mamy mniejszą ilość punktów zdrowia, mamy mniej ładunków, ogólnie to leczenie teraz jest gorsze po prostu. I wiele osób na forum się wypowiadało, że no to już teraz koniec totalny tych świętych kosturów i wszyscy teraz wrócą do kosturów natury. No nie wydaje mi się, ponieważ i jedne i drugie mają dosyć ciekawe statystyki.
Może zrobimy tak. Pokaż tylko ikonę? No nie, to też nie to. O, teraz mogę sobie rozszerzyć. Dobra. Jeszcze co tutaj mamy z samego początku? Dobra, zaproszenie, rekrutacja. Udało mi się kogoś tam zrekrutować. Mamy dwie nagrody. Dobra. Nie radzę wam w ogóle biegać z tym sprzętem. To tak co do podstaw, ale... Chcę zobaczyć te nowe rzeczy. Hełm poszukiwacza przygód, kurtka poszukiwacza przygód. Mamy również obuwie poszukiwacza przygód. Tutaj ze statystykami pewnie nie jest zbyt dobrze, ale mamy odbicie obrażeń oraz opatrywanie ran. Wezmę opatrywanie ran. Jeżeli chodzi tutaj, to możemy wziąć sobie przyspieszenie. Mamy zwykły bieg albo przebieżkę. Zwykły bieg chyba. Jeżeli chodzi o hełm poszukiwacza przygód, mamy tutaj zrównoważony umysł albo lotność. Chyba lotność, szybkość ataku jest fajniejsza. Odzyskiwanie energii albo ryk. Może ryk. Dobra, co tam dalej? O! Dobra, oprócz tych kapci ten cały zestaw mi się podoba. Fajnie wygląda. No, naprawdę fajnie wygląda, muszę przyznać. Dobra, jeżeli chodzi o... Czyli tak, to mamy, tak? Dobra, to zamkniemy. Mamy jeszcze to. Mianowicie są to przedmioty z starszej wersji, czyli dostajemy tylko i wyłącznie założyciele. I różnią się, chyba niczym się nie różnią. Tak, dosłownie niczym się nie różnią. Obrona kontra gracze. Dobra, tutaj jest chyba większa obrona na tej kurtce poszukiwacza przygód. Co jest dosyć śmieszne. Przebieżka, bieg, 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 bieg. Mamy tutaj lotność. Mamy tutaj ryk i lotność. Okej, dobra, co tam dalej? Luneta odkrywcy. A, bierzemy. Jak jest, mamy lunetę odkrywcy. Co tam dalej? Nagrody, przedmioty, tak jest. Mam certyfikat założyciela. Ciekaw jestem, czy on w końcu coś daje. Ponieważ testowałem go w moich poprzednich, znaczy na becie i nic nie dawał. Tak jest, 20% złota więcej dostałem. Bardzo się cieszę. Gdzie jest mój gold? 6400, wow. Sporo tego golda mam. O, i mój osiołek rekrutera. Za osobę, którą udało mi się zrekrutować. Bardzo mi miło zresztą, że ktoś tam chciał wziąć i się zalogować w ogóle na mój kod zaproszeniowy. Chyba jedna tylko osoba się zalogowała, albo dwie, nawet nie wiem. Nie sprawdzałem już dawno. Także tak, 30 boli. O, właśnie, mam konto premium, to teraz szybko będzie wszystko lecieć. Dobra, kamyczki też będą szybciej leczeć. Także szukamy kamyków. Kamyczki, kamyczki, kamyczki. Dużym bonusem jest to, że możemy szybciej biegać. Znacznie szybciej biegać. Z samego początku. A już to, że możemy wziąć i aż za dużo tych kamieni nazbieram. A to, że możemy... To, że może nasza postać już od samego początku nosić coś koło trójek, to już w ogóle jest wypaśnie. To jest naprawdę monstrualna różnica. Ciekaw jestem również, czy w tym sprzęcie jak gdyby expi się średnie zbroje, ponieważ to jest dosyć ciekawe. Ile tam mamy? 18, tak, powinno chyba starczyć. Tak, 18 to chyba była ta liczba. Więc tak, teraz tak, zbroje, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, kurteczka. Oprócz kurteczki pałaszyk. Wyposażamy się w pałaszyk. Pałaszyk bierzemy z umiejętnością. Ja sobie lubię wziąć AOE. Teraz tak. Mamy użyć umiejętności na manekinie. Dobra, to tak. Bierzemy i robimy sobie wszystko inne. Butów i kaptura. Chwila, teraz butów i kaptura teoretycznie nie muszę robić, ponieważ mam ten mój sprzęt.
Eksploratora, chociaż sam nie wiem. Tak sobie wszystko zrobię. Siekierka, młoteczek, kilofik oraz sierpik. Ok, wszystko mam zrobione. Jak widzicie, za dużo mam kamienia. Wszystko to, co wam gdzieś tam zostanie, możecie sobie odkładać. Tak naprawdę w tym momencie na przykład wszyscy umieją robić sobie kamienie pierwszego poziomu, co jest moim zdaniem zrozumiałe, oczywiste i tak dalej. Aha, właśnie. No nie. Gdzie jest ten manekin jakiś? Go tu tłuknę zaraz. Natomiast w późniejszym etapie rozgrywki jest to troszeczkę skomplikowane, żeby wziąć i zdobyć na przykład dużą ilość kamienia, więc i tak trzeba go gdzieś kupić albo samemu farmić. Farmienie kamienia pierwszego poziomu jest bardzo męczące i cena tego kamienia zwyczajnie rośnie. No, mamy na przykład te początkowe strefy, to jest dosyć fajne. Ok, jak widzicie, dosyć sporo mam tutaj różnych rzeczy. Ja oczywiście wezmę i zacznę sobie od samouczka, ponieważ on bierze i myślę, że w dosyć fajny sposób tutaj sprawi, że będę się bawił z samego początku. Oczywiście wszystkie te rzeczy schowam sobie w skrzyneczce, gdzie będą bezpieczne. Nie noszę tego ze mną. Właśnie, pokażę wam jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Nie pokażę wam tego. Zrobię wam o tym osobny materiał. O umieraniu w Albionie. Tak, zrobię wam o umieraniu w Albionie materiał, żebyście czasem nie zrobili jakiejś głupiej rzeczy z samego początku. Dobra, to też sobie schowamy. Teraz tak, lecimy do gościa pogadać i będziemy zaraz zbierać różne bibeloty, materiały. Gdzie jest ten gość? Tu jest. Tyk, tyk, tyk. Ja sobie wezmę łuk. Łuk chyba jest najprostszy do zrobienia. I polecam wszystkim bardzo serdecznie łuk teraz. Zwłaszcza z samego początku. Aha, właśnie. Teraz tak, gadaj z tym gościem. Tak jest, otwórz sobie mapę świata. Na Swamp Cross jesteśmy dwójce. Aha, czyli będę i tak musiał przepłynąć na Royal. Dobrze. O, to właśnie pokażę wam teraz. Ja w tym momencie zacząłem na drugiej lokacji startowej. Nie tej jak gdyby standardowej, która jest na kontynencie. Tylko jestem na osobnej wyspie i będę musiał potem stąd przepłynąć na królewski kontynent. Co może mi sprawić troszeczkę trudności. Zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą na przykład w jaki sposób to robić. Robi się to w ten sposób, że idzie się do tego gościa, który tutaj jest jak gdyby w porcie, w mieście. I ten gość odpowiada za przewóz osób. Standardowo, jeżeli chcielibyście na przykład przemieścić się do innego miasta, to radzę wam wyrzucić wszystko z ekwipunku, wszystko co macie. No chyba, że są to te elementy startowe ekwipunku, no to wtedy trochę trudno. Ale i tak do tego miasta jak gdyby na Royalu, pośredniego jak gdyby, blisko znajdującego się was samych, możecie wziąć i bez większych problemów przepłynąć. O, gościu ma nową łódeczkę. Jaka fajna. Dobrze. No to lecimy sobie zbierać bale i wycinać skóry, ponieważ moim zdaniem jest to standard. I dlaczego jedno z drugim? Dlatego, żeby potem już się do tego nie wracać. Dla osób, które nie wiedzą w jaki sposób rozpocząć, mogą albo to pooglądać, bądź też jest materiał dotyczący gdzieś tam samego rozpoczęcia i dojścia szybko do tieru drugiego. Wybaczcie. Gulułem sobie. Tutaj sobie teraz zmienimy może tylko na ikonki. 6 ikonek gdzieś tak. Dobra. To zobaczymy. To jest tak. Aha, chwila. Ja tego w ogóle nie chcę bić. To akurat włókna mnie nie ustawiają. Raczej skóry, raczej drzewo. Dobra, mamy bale brzozy. O, super. Jakaś nieruszana brzoza. Oczywiście z osiołkiem jest znacznie łatwiej. Ja akurat mam osiołka i będę tutaj z niego korzystał bardzo dużo. Osiołek rekrutera jest naprawdę fajnym przedmiotem na początek. Ale jeżeli nie macie go, no to oczywiście wiadomo, że wszystko będziecie musieli robić na piechotę. Po prostu wolniej wam to zejdzie. Osiołka rekrutera można dostać, jeżeli wsadzicie swojego reflinka komuś i ten ktoś zakupi właśnie grę poprzez wasz kod referencyjny czy tam zaproszeniowy do gry. I wtedy macie szansę zdobycia tych różnych rzeczy. Bojownik zbroi czeladnika. Czy to mi zwiększa zbroje średnie?
Tak, zwiększa mi to zbroje średnie. To jest akurat bardzo fajne. Właśnie, na początku macie 200 punktów nauki. Należy je sobie bardzo dokładnie potem rozdysponować pomiędzy wasze umiejętności oraz to, co chcecie farmić szybko, ponieważ te punkty nauki bardzo przyspieszają grind oraz dojście do na przykład wyższych poziomów. Także jeżeli chcecie to robić, to oczywiście będziecie się musieli wykazać tutaj dużą cierpliwością, ponieważ gra jest bardzo nastawiona na bardzo powolny, jak gdyby, rozwój waszych postaci. Zresztą osoby, które mnie oglądają, chyba zdają sobie z tego sprawę. Natomiast na kanał ostatnio bierze i pojawia się tak dużo nowych osób. Ja się bardzo cieszę z tak dużego wsparcia dla mojego kanału. Jest dla mnie bardzo miłe. Żaba. Żaba ma poziom 3. Żaby i tak nie oskurujemy, więc nie zabijamy żaby. Skupiamy się na wężach akurat. Dla osób, które nie wiedzą, posiadanie tych podstawowych narzędzi pozwala nam zbierać o poziom wyższe surowce, czyli zamiast poziomu 1 ja zbieram sobie poziom 2. Natomiast żaba jest poziomu 3, czy tam ta olbrzymia ropucha. I nawet gdybym ją zabił, to i tak nie miałbym narzędzi, czy też odpowiednich umiejętności, by po prostu wziąć i ją oskurować. Jak widzicie, tutaj akurat surowce się odnawiają. Okej. Okay. Bardzo przyjemnie jest pod względem rozgrywki. Widzę, że nie ma żadnych problemów z pingiem czy z jakimiś skokami. Oczywiście tutaj jest tylko i wyłącznie 11 osób na tej strefie startowej, ale tak jest bardzo przyjemnie. Ciekaw jestem również, co się dzieje na Royalu, ponieważ myślę, że tam jest duże zamieszanie. Ale te alternatywne strefy startowe myślę, że są fajnym pomysłem z tego powodu, że macie tak naprawdę dostęp do miejsca, które może i nie jest połączone z Royalem, ale po pierwsze możecie tutaj sobie dowoli przewozić jak gdyby materiały, czy też różne przedmioty. Co ja, więcej skór będę chyba potrzebował. I dzięki temu macie dostęp do lepszych, fajniejszych rzeczy. Dużo balbrzozy. Ja akurat mogę sobie pozwolić na to, żeby nazbierać sobie tego trochę więcej. Wiem, że to nie jest najszybsza metoda. Najszybsza metoda to jest po prostu wykonanie szybko tego samouczka, a potem dopiero zajęcie się jakąś konkretną gałązką. Ale skoro i tak wam powiedziałem, że ten materiał będzie bardzo długi, to nie zdziwcie się po prostu, że będę sobie tutaj grał. Właśnie, gold. Po jakiej cenie chodzi gold? O, ładnie. Zostało dodane nowe ten, nowy menu. Fajnie to wygląda. Chwila, bo wydaje mi się, że zerwało mi internet. Mam rację? Czy nie mam racji? Tak, chyba mam rację. Ja się zresztą ukażę. Tak, wyłączy mnie z gry. Ok. O, okej, okay, super. Także bardzo szybko się z powrotem zalogowałem. Taki krótki po prostu, nie wiem, zerwanie łącza pozwala wam się praktycznie błyskawicznie z powrotem zalogować. Rzadko to miewam, ale jednak czasami mój internet też odmawia mi posłuszeństwa. Na szczęście ostatnio nie robi mi tego w jakichś głupich momentach, czy też kiedy na przykład jestem na jakiegoś rodzaju lochach albo czymś takim. Bo wtedy naprawdę można dostać szału. Dlaczego jeszcze się stąd nie ruszyłem? Z jednego prostego powodu. Po pierwsze, nie posiadam dostatecznej ilości sławy, jaką chciałbym zdobyć do posługiwania się bronią. Tutaj mamy, tak? Jakiegoś tam bronię. Na dodatek chciałbym sobie wyfarmić trochę więcej tych materiałów drugiego poziomu, żeby już się potem troszeczkę dwójką mniej zajmować, a skupić się na trójce, którą jest ciężej zdobyć. Więc o to mi tutaj również chodzi. Fajnie, że z tym premium wszystko leci bonusowo. Wszystkie osoby we wszystkich pakietach będą miały premium w jakimś tam formie oraz ilości, także możecie akurat wsiąść i dosłownie domyśleć się, co to będzie. Jestem bardzo zdziwiony, że nie ma jeszcze jakichś ofert. Okej. Okay. Patrzcie, jedna średnia oferta za 43 na sprzedaż golda. Za 542.
Zaczęły się oferty na gold. Czyli jednak to, co przed chwilą wam pokazywałem, to po prostu był lag i nie było połączenia z serwerem. Natomiast jest, są już pierwsze oferty na golda. Nie są to jakieś rewelacyjne. 542 najpierw. Ale też są całkiem niezłe. Myślę, że 43 na sam początek. Rewelka w porównaniu do tego, co było na przykład pod koniec ostatniej bety. Na dodatek wyobraźcie sobie, że chyba 200 golda kosztuje parę dolarów, więc możecie sobie to prosto przeliczyć, ile musicie poświęcić czasu gry na to, żeby zarobić te 2 czy tam 3 dolary w świecie gry. Więc no, jest tego trochę. Okej, jest obóz potworków, idę sobie tam. Żaba, żaby nie chce ruszać. Okej, mamy potworka. Hop. Muszę go trochę pobić. Nie dlatego, żeby zdobyć srebro, ale dlatego, żeby zdobyć odrobinę chwały. Oczywiście wiem, że do wykonania samouczka tego nie potrzeba, ale to od razu będę mógł jak gdyby brać i posługiwać się lepszym orężem. Kiedy sobie z tymi gościem poradzę. Oczywiście oni są na poziomie trzecim, dlatego mi tak powoli idzie. Na szczęście dzięki temu sprzętowi mogę to robić. Jeżeli ktoś zaczyna i dopiero ma ten sprzęt jak gdyby pierwszego poziomu, to chyba jednak raczej radzę wam iść prosto po ścieżce tego samouczka. Nie robić tutaj takich rzeczy jak ja. Powiedzmy sobie, że no jestem trochę doświadczony w Albiona i wiem, w jaki sposób mam walczyć i po co mam walczyć. Z samego początku, żeby nie zginąć i nie zrobić sobie kuku. Natomiast większość osób myślę, że może się tutaj nieźle wykrzaczyć i wywalić. Zupełnie bez potrzeby. Bez potrzeby, ponieważ jeżeli osiągniecie ten poziom drugi, czy tam, to jest akurat poziom pierwszy? Nie, to jest poziom drugi wszystkich przedmiotów. Jeżeli osiągniecie ten poziom drugi waszych przedmiotów, to tak naprawdę to nie będzie dla was stanowić większego problemu. Zwłaszcza jak będziecie mieli broń na przykład drugiego poziomu, którą też jest dosyć prosto zdobyć. Na przykład w tym momencie biorę i walczę. Chwila, dobra, ja teraz popełniłem błąd. Aha. No właśnie, widzicie. No i po to jest właśnie beta, żeby sobie przypomnieć takie rzeczy. Już dawno tego nie robiłem z początku. Idźcie zgodnie z samouczkiem. Wszyscy. Dosłownie. Nieważne jaki macie sprzęt. I tak, idźcie zgodnie z samouczkiem. Tutaj faktycznie ten etap jeszcze jak gdyby rozwoju związany z specjalizacją w jakiejś danej broni jest dla mnie zablokowany, więc ta walka mieczem jest dla mnie bezsensowna totalnie. Mogłem tego zupełnie nie robić. Dobra, wracamy się do wioski. Jak zobaczę jeszcze jakieś bale drzewa albo coś w tym stylu, to będę je tłukł, dlatego że jeszcze troszeczkę mi brakuje do drugiego poziomu craftu, czyli możliwości posługiwania się trzeciopoziomowymi narzędziami. Myślę, że może być dosyć fajne, raczej nawet konieczne. Dobra, wróciłem już, więc tak. Dalej sobie poszukam tych surowców. Tak naprawdę w tym momencie może być to dowolna rzecz. Również skóry się tutaj nadają. O, świetnie, jest skrzyneczka. Może i nie będzie tam zbyt dużo srebra, ale i tak myślę, że może być to fajna rzecz. Zwłaszcza, że skrzyneczki są opłacalne moim zdaniem do farmienia. Także pozbądźmy się tego złodziejaszka. On jest poziomu drugiego, także nie powinien wam sprawić tutaj trudności, nawet jak wybiegniecie na niego z samego początku, ale pamiętajcie, żeby czasem nie złapać agro od zbyt dużej ilości potworków. Tak jak ja to zrobiłem teraz, ponieważ bałem się, że tamten gracz może mi podwędzić moją skrzyneczkę. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób brać i widzieliście, 1800 złotka zdobyłem, znaczy sreberka. Z takiej prostej skrzyneczki na niebieskich terenach, więc no moim zdaniem jest to świetny pomysł. Oczywiście rywalizacja będzie dosyć ostra i ciężko będzie zdobyć takie skrzyneczki, ale... Aha, dobra, jeszcze może materiały. Dużo tych materiałów. Mam 207 materiałów. Muszę zebrać 240 materiałów. Tam kolega pojechał sobie na koniku.
to my sobie pozbieramy bawełny trochę. Zbieranie wszystkiego z samego początku jest dosyć opłacalne, dlatego że i tak czy siak będziemy musieli coś zbierać, a dostajemy te pierwsze punkty zbieractwa za zbieranie dowolnych rzeczy. Więc nie ma tutaj jakichś specjalnych wymogów. I dzięki temu mamy dostęp nie tylko i wyłącznie do tego narzędzia, to jest akurat tutaj źle troszeczkę, tylko mamy dostęp do wszystkich narzędzi trzeciego poziomu. Takich jak ta. Chyba. Nie, do wszystkich narzędzi drugiego poziomu, wybaczcie. Nie trzeciego. Już bym chciał od razu trzeci. Dobra, ostatnie bale. Rachu ciechu, rachu ciechu, rachu ciechu. Już mamy, dobra, okej. Okay. No i świetnie. W tym momencie mam tego stopień tutaj młodego zbieracza. Mały archiwmencik. Dobra. Kolega niestety nie ma osiołka i musi zasuwać na piechotkę, ale doskonale rozumiem jego ból. Przez kilka bet początkowych też tak samo robiłem. Dziwiłem się, skąd ci ludzie mają te osiołki, albo skąd ci ludzie mają te koniki czy coś tam. Potem się dopiero okazało, że trzeba zabulić, albo trzeba zrekrutować kilka osób, żeby dostać. O, tutaj mamy legendarnego założyciela, proszę bardzo. Sprawdźmy sobie. Kapelusz legendarnego poszukiwacza przygód. Zbroja legendarnego poszukiwacza przygód. W ogóle to jest zbroja ciężka. O, ciekawe. Kapelusz tak samo też jest ciężki. A to pod tym względem to jest niby fajne. Furię ma. Blok. No ciekawe. Pelerynka również. No i wół legendarnego odkrywcy. Coś, co mnie bardzo śmieszy, ponieważ mnóstwo osób chce sobie wymienić na ten wózek, jak gdyby. Z samego początku. Myślę, że ten wózek gdzieś od kogoś odkupię. Ponieważ mi się podoba. Teraz oczywiście lecimy przetworzyć te wszystkie materiały. Według samouczka. Co ja tam nazbierałem? Ja nazbierałem na pewno deski. Czy się drzewo? Może nie drzewo będę sobie brał i tutaj przyspieszał, jeżeli chodzi o crafting, a raczej będę sobie brał i przedmioty troszeczkę podkręcał. Wykorzystanie odrobiny tego, jak gdyby, skupienia rzemieślniczego z samego początku jest no, raczej dosyć standardowe. Możecie sobie po prostu zwiększyć ilość tego, co chcecie odzyskać, a czego na przykład macie mało. Mi się na przykład udało nazbierać trochę skóry, ale uważam, że trochę za mało, więc mogę sobie delikatnie zbuffować tą ilość tych skór, które będę miał. Na przykład bawełny też mam dosyć mało, więc zrobimy sobie troszkę więcej tkaniny. A to skupienie rzemieślnicze i tak będzie mi się regenerować wraz z premium. A koledze jeszcze tutaj podchachmęci mi skałkę. Tak jest, w mieście też można brać i po prostu farmić skałki. Skałkę też można sobie na przykład zabegradować, okej. Okay. No i świetnie. Dobra, co tam mamy znowu? Wrócić do tego gościa. Okej, okay, wracamy. Akceptuję. Łuk nowicjusza. Okej, okay, łuk nowicjusza sobie tworzymy. Ram, tadam. Ciabach, jeden łuk nowicjusza zrobiony. Okej, okay. Wracamy znowu do gościa. Wyposażmy się w ogóle w niego. Bardzo fajny łuczek. Teraz zakończymy pelerynkę oczywiście. Dowolną zbroję muszę teraz zrobić. Akurat nazbierałem sobie skór, więc myślę, że tutaj akurat zbroja taka będzie odpowiednia. Dobra, mamy zbroję. I w tym momencie możecie sobie zobaczyć, że ta zbroja drugiego poziomu jest praktycznie taka sama pod względem statystyk, względem tej zwykłej zbroi, więc tutaj nie ma specjalnie żadnej różnicy, jeżeli o to chodzi. Po prostu inaczej będziecie wyglądać w tym, a inaczej w tym.
jeśli o to chodzi. Na dodatek i tak za to nabijają wam się tutaj punkty do jakichś średnich zbroi. Pewnie w wypadku tych legendarnych paczek będzie to do zbroi ciężkiej. Dobra, zakończymy. Oczywiście pelerynkę sobie zakładamy. Test siły. Co tam? Aha, teraz z tym gościem musimy sobie porozmawiać. Okej, okay, zakończymy. Akceptujemy. I tak, ja na przykład nie potrzebuję zupełnie tych zbroi, z tego co mi się udało zauważyć. Więc mogę na przykład je z powrotem sobie przerobić na sławę. A sława będzie mi potrzebna, żeby potem sobie trójki zrobić, ponieważ trójek nie mogę zrobić. Więc daję tutaj ciach, badanie. I zwraca mi się sława, a ta sława idzie do którego drzewka? Do drzewka od craftingu tego. Więc jak widzicie, w tym momencie praktycznie mogę już robić trójki. Zróbmy sobie na przykład jeszcze dodatkowo może z łuk. Może dwa. O, ten jest dobrej jakości, to ten sobie wyposażymy. Natomiast te dwa przekraftujemy z powrotem na sławę, zamiast je sprzedawać. No i w tym momencie, jak widzicie, mogę brać i tworzyć już przedmioty trzeciego poziomu. Tadam! Bardzo szybko, miło i przyjemnie. Także macie bardzo szybką drogę do trójek. Teraz oczywiście, jak widzicie, jest tego całkiem sporo, ale nie mam tutaj żadnych jak gdyby materiałów. Ja na przykład pójdę sobie chyba w kije, ponieważ mi się podobają. Są moim zdaniem fajną opcją. Aha, muszę tych heretyków podkuć, żeby dostać drugiego osiołka, okej. Okay. Na tym drugim osiołku, nie na tym będę jeździł wtedy, ponieważ no z osiołkiem rekrutera mowy nie ma najmniejszej, żebym się gdziekolwiek wybrał na przykład na czerwone tereny. Chyba, że będę w 100% pewny, że nikt mnie nie zabije, a tam nie można być w 100% pewny, że nikt cię nie zabije. Jest nie do przewidzenia, więc wątpię. Te śmieci, tak naprawdę te śmieci z pierwszego poziomu można sprzedać i wyrzucić, ale ja sobie zostawię. Tak to tylko i wyłącznie beta. O, świetnie, 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 świetnie. Świetnie, kolego. Pokaż no tutaj się. Trochę dziwnie stoi. Jak to zwiększa? To na 880 za taki wózek. Wow. Normalnie sobie wezmę i chyba wystawię ocenę, ofertę kupna. Można to kupić? On sobie z chęcią kupił taki wózek. Nie dlatego, że fajnie wygląda, tylko po prostu, bo fajnie wygląda. Dobra, wierzchowce. Nie można żadnych kupić. Nikt nie sprzedaje wierzchowców. Niby fajnego osiołka, ale... Aha, i tutaj jeszcze są te koniki. Te konie legendarnego poszukiwacza przygód. Mają dosyć duży łódźwik jak na koniki. Czym się różni od tego? Sprawdźmy to. 313 kg niczym się nie różni. Tak? Tak, niczym się nie różni. Dobra. Czyli po prostu wygląda inaczej. Moim zdaniem ten wygląda lepiej od tego czarnego. Chociaż czy ja wiem. No to zależy, jakie kto ma upodobania kolorystyczne. Co ja chciałem? Ja chciałem pójść... Dobra, może sobie po prostu to drzewo poróbmy. I tak, żeby brać i tworzyć materiały trzeciego poziomu, będziemy po pierwsze potrzebować narzędzi trzeciego poziomu. A właśnie. No i tu się zaczynają schody. Nie zrobiłem sobie narzędzi trzeciego poziomu. Wracamy się do lokacji. Oczywiście nie można tego zrobić od razu. Także jak widzicie, ten początek, tak no raczej na luzie do tego podchodźcie. Nie spinajcie się specjalnie, bo możecie sobie krzywdy narobić albo nerwicy się nabawić. Więc co ja potrzebuję do narzędzi? Żeby wytworzyć sobie, ja bym chciał sobie wytworzyć tylko i wyłącznie nożyk i tylko i wyłącznie może siekierkę na sam początek. Więc pójdziemy sobie teraz do gościa od narzędzi. Gość od narzędzi jest, o ile dobrze pamiętam, tutaj. O, tutaj jest gość od narzędzi. Narzędziowy gościu. I tak, żeby sobie wytworzyć siekierkę i nożyk, będę potrzebował 4 żelaziwa drugiego poziomu i 12 deseczek. Dobra. Okej. Okay. 12 deseczek, 4 żelaziwa. 12. 4 żelaziwa. Okej, okay, ciach, ciach. Okej. Okay. W tym momencie jeszcze sobie przerzucę może...
mój nóż oraz siekierkę z powrotem do skrzynki, ponieważ będę miał nowe, drugiego poziomu. Im wyższego poziomu macie narzędzia, tym tak naprawdę możecie szybciej wydobywać różnego rodzaju surowce i tak dalej, więc nawet jeżeli wytworzycie narzędzie, którego no, nie chcieliście, to i tak zważcie sobie na to, że no, może się wam przydać po prostu. Nawet jeżeli nie macie zamiaru zbierać tego materiału. Ja tutaj akurat mam dosyć specyficzny plan z samego początku, żeby jednak pobiegać trochę z łukiem, a potem przerzucić się na kije. Myślałem, że znacznie więcej osób będzie na tych serwerach testowych. Może dlatego, że ja jestem na tym jak gdyby drugim kontynenciku. Więc moim zdaniem jest to świetne miejsce, żeby zaczynać. O, był jakiś mini lag. Ponieważ no bardzo ciężko jest wziąć i znaleźć choćby na, przynajmniej w wypadku poprzednich premier, akurat jak gdyby surowce i tak dalej. Należy zwrócić również uwagę na to, że no mniej osób tutaj na pewno gra niż w wersję, która będzie już oficjalna potem wydana, więc to też jest dosyć ciekawe. Kasztan. Był jeden kasztan, to był wycięty. Poziom trzeci, no niestety jest dosyć trudny do znalezienia. Okej, okay, mam tu kasztan poziomu trzeciego. Cały kasztanik dla mnie. Dobra, tego kasztana będę potrzebował ze 64 sztuki. Chyba nawet trochę więcej. I 64 skóry trzeciego poziomu, dlatego żeby sobie potem wykonać ekwipunek trójkowy. Ponieważ czemu nie? W końcu bardzo dobra opcja. Również chcę się wybrać na kontynent królewski i trochę tam sobie zobaczyć różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o buildy, to ostatnio chyba pokazywałem wam co nieco i dalej uważam względem nawet nerfa wobec świętego kostura, że no święte kostury dalej są fajne. Po prostu inaczej działają od kosturów natury. Nie ma co tutaj gadać, że już teraz kosturami natury to się nie da grać. To jest exploit, nie korzystajcie z tego, nie róbcie tak. Można biegać dookoła przeszkód w Albionie i wasz przeciwnik wtedy szybciej umiera. Dobra, łuk, zbieramy skóry. Teraz biegniemy po to srebro. Gdzieś nadziubać. Jak trafią się żaby po drodze, to jeszcze żaby zrobimy. O, kasztanik z powrotem się odnowił. No to jest faktycznie jakiś bug. Chyba, że ktoś zabił żabę, której tutaj nie widać. Chyba tak. Ktoś musiał zabić żabę, która tutaj była. Ja dopiero teraz skruję, może jeszcze gdzieś jest jedna. Nie ma? Nie, dobra, okej, to była chyba tylko jedna martwa żaba. Ha, dziwne. Dodatkowa rada dla was. Nie starajcie się stać w jednym miejscu. Nawet jeżeli wiecie, że i tak zaraz się odnowi tutaj na przykład balę kasztanowca czy coś. Raczej tak nie stójcie, no przecież to jest bez sensu. Pójdźcie gdzieś dalej, może kawałek dalej od miasta i tam na pewno będą surowce, których no nie ma na tych jak gdyby początkowych czy też startowych lokacjach. Dobra, dwójek też trochę pozbieram. Widzicie, rosną mi tutaj już umiejętności od zbieractwa skór. Driady na szczęście po ostatnim patchu już nie są agresywne, więc nie trzeba ich się aż tak bardzo bać. Jednak dalej jest taki mały lęk, że jak się podbiegnie, to jednak ci ciapnie. Tutaj akurat ślepy zaułek. Zobaczmy, co tam będzie dalej. Parę balbrzozy. Okej, okay. O, jest żabka. No, żabeczka, chodź na tu.
Fajnie żaba umiera. Ma fajny dźwięk. Jak wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale ma fajny dźwięk. Kasztany znowu. Dobra. Nie mamy tego. No już 40 minut mi się nagrało. Prawie. Jeżeli to dalej oglądacie, no to jestem z was naprawdę dumny, ponieważ teraz jest całkiem nudno. Naprawdę w Tedford są jeszcze działki? Są. Wieża maga, narzędziownia, kryjówka łowcy, no widzisz, ale ludzie już kombinują. Jest tylko i wyłącznie 3 dni chyba grania na tym serwerze testowym, a oni kupują działki i tak dalej. Co za ludzie. Ty, żaba. Żaba w ogóle najpierw powinna zjadać mojego osiołka, a potem dopiero powinna się zajmować mną. Wątpię, żeby moja postać była aż taka smaczna. I ciebach, okej. Ile mamy tych kasztanów? 62, skór mamy 42. 60 chyba 4 potrzebuje na trójki, więc jeszcze trochę. Osiołek, przynajmniej na osiołka gościu. I tak, żeby jednak produkować produkty trzeciego poziomu, będę potrzebował mieć... Aha, mam to. Okej, dobra. No, czwórki, żeby produkować, to już naprawdę jest długa, długa droga. Dobra, czyli mogę trójki robić. I to wszystkie trójki rafinować. Więc pod tym względem akurat fajnie. Tutaj bandyci, heretycy. A tak de facto to po co ja ich omijam? Ja przecież mam zdobyć od nich srebro. Na osiołka. Dobra, odpalamy ciabach, ciabach, ciabach. Dobra, może po prostu zacznę grać z klawiaturą, a nie tak leniwie. Ile tam mamy? 82 srebra już, dobra. 55 skór, czyli jeszcze jakąś żabę muszę dorwać, ale tak to już będzie chyba fajnie, żeby zrobić trójki. Zwłaszcza, że mogę już robić trójki, tak, mogę wszystkie trójki robić. Te standardowe, więc jest tego całkiem fajna ilość. Widzę, że obóz dosyć dokładnie wyczyszczony. Przynajmniej tak mi się może wydawać. Może pójdźmy do podziemi. Zobaczymy, czy będzie boss. Ponieważ, no jednak z bossa tam na podziemiu wypada więcej. A myślę, że mało osób go robi. O, chyba nie ma. Oczywiście wiadomo, że chyba najlepszą metodą byłoby tutaj przebiegnięcie do samego końca, a później po prostu zrobienie bossa. A może nawet spróbuję. Zobaczę, czy mi się to uda. Tylko czy ja mam jakąś umiejętność, żeby zrywać agro? Nie, nie mam butów tych szaleńczych. Dobra, zobaczymy, jak daleko dobiegnę. Odpalę sobie jeszcze sprint. To nie ma żadnego bossa. To słabo. Albo został zatłuczony przez kogoś, bo ktoś też tak samo jak ja przebiegł i po prostu... I po prostu wykończył tego gościa, który tutaj był na końcu. Myślę, że z niego też coś koło 1000 srebra wypada, tak jak ze skrzynki, którą możecie wyfarmić od czasu do czasu. No, małe ścinki, małe lagi.
Kajtowanie z łukiem jest bardzo fajne i przyjemne. Aha, dobra, udało mi się wykonać, to teraz pójdziemy sobie do wyjścia, zabijając jeszcze po drodze jakieś potworki. Właśnie, jestem ciekaw, jak to jest z farmieniem tych marchewek teraz, ponieważ tak, ogólnie pojawiła się opcja, że za 1000 srebra, znaczy z taką jak gdyby współczynnikiem, że jedna marchewka wypada na jakieś 1000 srebra z potworka, dlatego żeby uruchomić szybciej rynek i żeby szybciej zaczęła działać ekonomia w grze, ponieważ wiadomo, żeby cokolwiek rosło, to muszą to oczywiście zasadzić gracze i tak dalej, dlaczego właśnie jak gdyby raszowanie wyspy, czyli szybkie próba jej stworzenia, jest najlepszą metodą na zarabianie z samego początku na wyspie, ponieważ później staje się to trochę mniej lukratywne i no, można po prostu się męczyć z tą wyspą bez sensu. Natomiast z samego początku taka farma, czy tam hodowanie, kupywanie marchewek i tak dalej będzie potrzebne wszystkim do napędzania ich warsztatów oraz całego przemysłu, jak i ekonomii, która po prostu bierze i no musi w jakiś sposób karmić tych swoich pracowników. A marchewki są tutaj akurat świetnym sposobem na robienie zupek marchewkowych, co oznacza, że ktoś mi podchachmęcił żabę, no. Co za ludzie bezczelne. Oby kolega nie miał narzędzi trzeciego poziomu. Holender ma. Ile tej skóry jeszcze potrzebuje? Chyba jedna żaba powinna wystarczyć, ale musiałaby być cała. Żabka, żabka, żabka. Potrzebuję dokładnie 64 tej skóry trzeciego poziomu. Więc dosłownie jedna żabula. No, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest zbyt popularna strefa, jeżeli chodzi o skórę. Mianowicie bagna są chyba biomem, który jest w nie najgorzej oposażony. Mopki, 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 mopki. Nie o takie mopki mi chodzi. Jest żaba. Aha, jest żabka. No, żabko, gin. Muszę z ciebie pozyskać trochę skóry. Wybacz mi, wydajesz się być miła, ale jednak. Są jakieś gildie? No, jest parę. Zobaczmy, czy jest jakaś polska gildia. O, są skojatelsi i jest... Tych nie znam. Skojatel rekrutuje. No, się nie dziwię, chłopaki. A to chyba jest jakaś podróbka, bo skojatelsi mają... Chociaż czy ja wiem? Skojatelsi mają przecież logo wiewiórki w swoim godle. Ale nie taką podróbę z niedźwiadkiem. Chociaż możliwe, że po prostu chłopaki stworzyli sobie teraz na testowym. Mam gildię, żeby jeszcze z testowego zbierać jakichś chętne osoby do gry. Nie wiem, nie wiem. Dobra, zasuwamy. Chyba mamy kogoś z healer staffem. Tak jest. Z znerfioną umiejętnością. Jakoś sobie radzi. Fajny jest sprzęt healera do walk PvE, tylko że trwają one całe wieki. Mianowicie jednego potworka... Znaczy, to jest tak, jeżeli umiejętnie siebie leczycie, to nie ma opcji, żeby ktokolwiek was zabił. Naprawdę. Jeżeli jesteście na jakimś lochu i umiejętnie, naprawdę umiecie samego siebie leczyć na takich solowych lochach, to zrobicie, myślę, że solowo większość lochów. Takich dla pojedynczego gracza, tam na tym poziomie od 1 do 3, do 4, do 5 nawet. Też będziecie sobie dawać radę. Tylko, że powstaje tutaj pewien problem, mianowicie czas. Trzeba mnóstwo czasu poświęcić na jednego głupiego potworka. A no, tych potworków zazwyczaj jest dużo. Wiadomo, że nic was nie zabije, ale wy też będziecie mało zabijać, dlatego że na okrągło będziecie się leczyć. No i oczywiście jak nieumiejętnie będziecie to robić, to też wam po prostu w pewnym momencie może na przykład zabraknąć many, no i skończy się. Okej, bierzemy i kupujemy talonik.
Aha, dobra, jest talon. Już myślałem, że miałem wybrane, że talon to wierzchowiec i... Okej, biegniemy do gościa, odbieramy osiołka i jesteśmy z osiołkiem. Okej, fajnie. No i w tym momencie możemy sobie zamienić oczywiście naszego osiołka rekrutera na zwykłego osiołka. Ja tak zrobię właśnie, a mojego osiołka rekrutera schowam sobie do mojej skrzyneczki, gdzieś głęboko zakopię po prostu w mieście początkowym. Ja w tym momencie pewnie wezmę i zabiorę stąd wszystko dosłownie, tylko i wyłącznie z jednego powodu. O kurczę, ale szybko zasuwa ten wózek. Zobaczcie. Dobra. Z jednego powodu, żeby przenieść się w miarę szybko do miasta. Oczywiście wiadomo, że z samego początku jednak będziecie mieli w tych strefach startowych wszystko, czego będziecie potrzebowali, ponieważ tutaj macie jak gdyby warsztaty do przetwarzania wszystkiego do trzeciego poziomu i nic się za to nie płaci. Jednak później wiadomo, że wszyscy i tak pójdą do miast. O, tutaj mamy już nawet czwórki prywatne. To są chyba jakieś prywatne gildii, ponieważ zobaczcie, jedzenie na 1% już jest. Więc no, dosyć słabo. Chyba, że te budynki po jak gdyby postawieniu mają ten 1% pożywienia i trzeba je karmić. No sam nie wiem. Nie budowałem nigdy budynków od zera tutaj. Może uda mi się to zrobić w czasie tych testów, może nie. Sam nie wiem jeszcze. Dobra, to będzie tyle. Mam nadzieję, że cały materiał Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś takiego, to również zostawiajcie śmiało pod spodem. Jak tam będę miał chwilę, to oczywiście na nie odpowiem. Czy coś jeszcze? Aha, serwer testowy będzie trwał tylko i wyłącznie przez 3 dni, mianowicie w niedzielę ma zostać wyłączony prawdopodobnie około godziny 23. Chyba, że zrobią to wcześniej, albo będą takie lagi, że no będą musieli, czy też będą zmuszeni go wyłączyć. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany, ponieważ ma zostać wprowadzony prawdopodobnie nowy balans, a pojawił się, czy też pojawi się dopiero, nie wiem kiedy to umieszczę, jeszcze ten materiał, materiał o buildach dotyczących samej rozgrywki przed premierą. I jeżeli cokolwiek tam się zmieni, to ja po prostu zrobię jeszcze jeden filmik z tymi buildami, ale myślę, że już tam nic się nie zmieni, ponieważ tam i tak jest to zrobione no tak, jak być powinno. Nawet pomimo tego, że tutaj ten kostur święty, te święte kostury zostały delikatnie znerfione, czyli to są te kostury kapłana w porównaniu na przykład do druida, które dalej są jak gdyby na takim samym poziomie, to myślę, że tutaj akurat nic się specjalnie nie zmieni. Poza tym nie wiadomo, czy oni ten nerw zatrzymają do premiery, czy też nie, także... No cóż, dobra, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Cześć! No dobra, okej, tak zacząłem myśleć o tym, co ja jeszcze miałem zrobić w tym materiale i stwierdzam, że przecież miałem sobie wykonać sprzęt trójkowi go założyć. No właśnie, więc tak, powiem Wam, że zbroję mogę sobie zrobić, nie będę już tego dłużej przeciągał, natomiast łuku na przykład nie mogę sobie zrobić trzeciego poziomu, ponieważ muszę jeszcze wyfarmić trochę sławy, o czym zapomniałem i teraz znowu musiałbym się wracać do obozu potworków, także zrobimy sobie tylko i wyłącznie zbroję trzeciego poziomu, na którą też musimy mieć specjalizację. Oj, zapominam o tym ciągle wszystkim. Tak, mam rację? Aha, trzeba jeszcze tą trójkę przetworzyć może, co? Ej. Skomplikowane to wszystko. Dobra, więc tak, teraz z materiałami, które mamy, zabieramy sobie również inne bajery. Dobra, zmienimy sobie osiołka chyba jednak, ponieważ ten rekrutera ma większą tutaj maksymalne obciążenie, więc damy radę to podnieść trochę dalej. Więc tak, robimy sobie deski kasztanowca z lepszych moców, znaczy ze skupieniem raczej. Dobra, mamy deseczki, teraz tak, skórka, oczywiście robimy sobie tutaj lepszą skórę. Jeszcze. Dobra,
Też można. I teraz tak, mamy dużo tych desek trójkowych, mamy dużo skóry trójkowej, więc możemy sobie teraz na spokojnie pokraftować co nieco. Mianowicie tak, ten mój sprzęt, ta zbroja cała jest dwójkowa, więc ja ją sobie zastąpię trójkową zbroją, trójkowym sprzętem, dlatego że no niepotrzebny jest mi w ogóle dwójkowy. Okej. Ale zrobię to również dopiero po tym, kiedy uda mi się zdobyć odpowiednią ilość sławy. Za to wezmę sobie już łuk trójkowy na przykład. Okej. O, to będzie nawet fajne. Ponieważ tak, nawet jeżeli nie mam teraz tej sławy, to na przykład za jakieś 5 minut grindu, 10 minut grindu, oczywiście uda mi się wyfarmić tą ilość surowców, znaczy sławy, która będzie mi potrzebna do tego, żeby po prostu wziąć i operować tego rodzaju bronią. I myślę, że to będzie tyle. Administracja? Nie. To jest warsztat, kurczę, ja chcę narzędzia naprawić. Gdzie tu się narzędzia naprawia? Naprawiaczka. Punkt naprawczy na dole jest, nie u góry. Mhm. Dobra, udaje mi się naprawić całość. Oczywiście trochę srebra trzeba wydać. Ciach. Głównie na osiołka. Właśnie miałem sobie wymienić tego osiołka. Dobra, wymieniam osiołka na drugiego. Ciebach. Dobra. A dlaczego również warto wymienić tego osiołka względem tego? Ponieważ zobaczcie, że ten ma 25% szybkości ruchu, jak i 65% w galopie. Ten ma 30% ruchu i plus 60% w galopie. Znaczy plus 70%, więc jest szybszy po prostu od tego osiołka rekrutera. Ponieważ ten osiołek rekrutera jest bardzo uparty i on po prostu powoli się przemieszcza. Dobra, ja w tym momencie idę sobie pofarmić trochę sławę, idę się trochę pobawić tą wersją testową serwera. Cóż, tak jak wcześniej powiedziałem, dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo, miejmy nadzieję, że w kolejnym materiale. Cześć!